Cześć, witajcie. Witam wszystkich zainteresowanych tematyką żywienia królików i roślinożernych gryzoni na prezentacji poświęconej błędom żywieniowym jako czynnikowi etiologicznemu chorób stomatologicznych w tej grupie zwierząt. Ja nazywam się Jakub Kliszcz i jestem lekarzem weterynarii specjalizującym się w stomatologii. A ponieważ zdecydowana część moich pacjentów ma problemy z zębami wynikające właśnie z błędów dietetycznych, postanowiłem przybliżyć czy może zaktualizować ten temat i przemycić kilka własnych spostrzeżeń. Nadajemy z Gdańska, niekoniecznie na żywo, ale mam nadzieję, że skorzystacie. Zaczynamy. Ponieważ wciąż potrafi budzić to pewnego rodzaju niedowierzanie, chciałbym zacząć od bardzo podstawowych rzeczy, a mianowicie od anatomii i budowy zębów u królików i gryzoni, tutaj na przykładzie świnki morskiej. Otóż króliki i świnki morskie to nie tylko siekacze, które widać po odchyleniu warg, ale również, a może nawet przede wszystkim, zęby policzkowe znajdujące się wewnątrz jamy ustnej, których opiekun nie jest w stanie zobaczyć, a które to zęby najczęściej powodują problemy i skutkują wizytą u lekarza weterynarii. Zęby policzkowe to uproszczona nazwa nazywająca wszystkie zęby przedtrzonowe oraz trzonowe wspólnie razem. U królików tak zwanych zębów policzkowych jest 22. Do tego 6 siekaczy, 4 na górze, 2 na dole. W sumie 28 zębów. U świnek morskich oraz innych roślinożernych gryzoni zębów policzkowych jest 16, zaś siekaczy 4 po 2 na górze oraz na dole. Wszystkie zęby, zarówno siekacze, jak i zęby policzkowe, są zębami hypselodontycznymi i to oznacza, że rosną przez całe życie zwierzęcia, a proces ten w normalnych warunkach pozostaje w równowadze dynamicznej ze zużywaniem się zębów w akcie przeżuwania włóknistego, twardego, roślinnego pokarmu. W każdym zębie możemy wyróżnić dwie części – koronę oraz wierzchołek. Korona dzieli się jeszcze dodatkowo na tak zwaną koronę kliniczną, czyli część zęba, która wystaje powyżej linii dziąsła, oraz tak zwaną koronę zębodołową, która nie jest widoczna i znajduje się poniżej linii dziąsła wewnątrz kości zębodołowej. Drugą częścią zęba jest wierzchołek. W wierzchołku znajdują się tak zwane jamy miazgi, które zajmowane są przez część żywą zęba, między innymi naczynia krwionośne, nerwy oraz, co istotne, tkankę germinalną, która jest odpowiedzialna za produkcję zęba, za stały wzrost zęba na długość. Wszystkie części zęba można uwidocznić w badaniu rentgenowskim i dlatego w stomatologii jest to tak często wykonywane badanie dodatkowe. Nie będę Was zajmował opisem tego, co można zobaczyć na zdjęciu, bo nie jest to tematem tego spotkania. Natomiast chciałbym pokazać, w jaki sposób wyglądają komórki germinalne, czyli fabryka produkująca substancje zęba. Jest to ta mała, niepozorna, glutowata, różowa i lśniąca tkanka, która znajduje się wewnątrz jamy miazgi zęba. To jest akurat siekacz po usunięciu operacyjnym. Wewnątrz, na dnie tego zęba, wierzchołek jest pusty i właśnie w tej jamie miazgi znajduje się ta galaretowata tkanka. To ona jest odpowiedzialna za wzrost zęba na wysokość. Funkcja siekaczy i zębów policzkowych jest różna. Siekacze służą do odgryzania i podawania dalej kęsów pokarmu,
Podczas gdy zęby policzkowe stanowią efektywną machinę żującą, przeżuwającą, rozdrabniającą cząstki wprowadzone do jamy ustnej. Siekacze oraz zęby policzkowe pracują cokolwiek niezależnie, choć razem w połączeniu tworzą efektywny aparat do pobierania pokarmu. Trochę podobnie jest z chorobą stomatologiczną, która u tego samego osobnika może w różnym stopniu dotykać siekaczy oraz zębów policzkowych i w różny sposób objawiać się. Choroba stomatologiczna to temat dość płynny i dynamicznie ewoluujący na przestrzeni, powiedzmy, ostatnich 20 lat. Ma to odzwierciedlenie chociażby w oficjalnych statystykach, w których najbardziej optymistyczne warianty zakładają, że na chorobę stomatologiczną cierpi około 1/4 świnek morskich i 1/3 królików i szynszyli, zaś w najbardziej pesymistycznym scenariuszu ilość chorych zwierząt może sięgać nawet 90%. Choroba stomatologiczna to także wciąż zmieniające się postępowania, wciąż ewoluujące sposoby terapii, wciąż nowe przypadki i nowe doniesienia, a także zwiększenie możliwości diagnostycznych i polepszenie tych możliwości na przestrzeni ostatnich 20 lat, choćby za sprawą postępu technologicznego. Innymi słowy, to temat, który ulega chyba najszybszym zmianom w całym weterynaryjnym świecie dotyczącym królików oraz gryzoni. Z jednej strony to pewnie dobrze, bo zmiana jest miernikiem postępu, ale z drugiej strony to trochę źle, bo w przestrzeni funkcjonuje bardzo wiele wykluczających się niekiedy teorii i sprzecznych informacji. A na domiar złego wciąż nie wiemy o chorobie stomatologicznej wszystkiego i wciąż domysłami i teoriami łatamy czarne dziury. Za dobry przykład może tutaj posłużyć chociażby brak rozwiązania kwestii tego, w jaki sposób choroba stomatologiczna w ogóle powstaje. Obecnie patogenezę choroby stomatologicznej tłumaczą dwie teorie. Jedna związana z zaburzeniami ścierania stale rosnących zębów, zaś druga tłumacząca rozwój choroby metaboliczną chorobą kości. Pomysłodawcą pierwszej teorii jest pan doktor David Alan Crossley. Założył on, iż u zdrowego zwierzęcia stały wzrost zębów utrzymuje się w równowadze dynamicznej wraz ze stałym ścieraniem się zębów podczas jedzenia włóknistego twardego pokarmu. Według niego, jeśli na pewnym etapie z jakiegokolwiek powodu dojdzie do zmniejszonego pobierania i przeżuwania pokarmu, to nieścierające się dostatecznie zęby zaczną po prostu przerastać, staną się dłuższe. Oczywiście wydłużanie się zębów w jamie ustnej nie może zachodzić w nieskończoność ze względu na ograniczoną ilość miejsca i w pewnym etapie dochodzi do spotkania się zębów ze szczęki z zębami w żuchwie i ponieważ stały wzrost nie jest możliwy do środka jamy ustnej, to siły wzrostu przenoszone są na wierzchołek i w ten sposób wierzchołki, czyli korzenie zębów, zaczynają przerastać niejako wstecznie. W wyniku tego wstecznego przerostu struktura zęba ulega uszkodzeniu, wygięciu, a w rezultacie również uszkadzane są komórki germinalne odpowiedzialne za wzrost zęba na wysokość.
Z uszkodzeniem z kolei tych komórek związana jest utrata twardości przez ząb i postępująca jego degeneracja, zmieniająca nie tylko strukturę samego zęba, ale także otaczającej go kości oraz kotwiczącego więzadła periodontologicznego, trzymającego ząb stabilnie w zębodole. W wyniku tych zmian ząb staje się kruchy, powyginany oraz słabiej osadzony w kości, co będzie predysponowało do wtórnych problemów, chociażby zapalnych i powstawania ropni oraz choroby periodontycznej. W drugiej teorii, której twórcą jest Frances Hardcourt Brown, założenia dotyczące zdrowego zęba są mniej więcej takie same i zakładają równoważenie się procesów ciągłego wzrostu z procesami ścierania zębów w akcie spożywania włóknistego pokarmu. Różni się jednak znacząco w tej teorii pierwszy etap choroby, który zakłada, że źródłem wszystkich problemów są niedobory witaminowo-mineralne przekładające się na wytrzymałość kości zębodołowej podtrzymującej ząb, a zwłaszcza jego wierzchołek, jego korzeń. W wyniku osłabienia kości zębodołowej dochodzi do przerostu wstecznego zębów. I co istotne, dzieje się to jeszcze zanim pojawi się przerost koron, który większość z odbiorców może kojarzyć jako po prostu fragmenty, ostre fragmenty zębów kaleczące policzek albo język. Sam proces wstecznego przerastania zębów jest szkodliwy dla nich i również nie tylko powoduje wyginanie się zębów i utratę prawidłowego kształtu, ale również doprowadza do martwicy komórek germinalnych produkujących tkankę zęba, osłabienia struktury zęba, osłabienia struktury podtrzymującej ząb kości i więzadeł trzymających ząb w zębodołach. Pomimo tego, że obie teorie różnią się dość znacznie, to zgadzają się do jednej rzeczy. Uznają, że na samym początku winne wszystkim patologiom są problemy żywieniowe, czy to związane z niedostateczną abrazyjnością pokarmu, czyli zbyt małym przeżuwaniem, czy to z niedoborami witaminowo-mineralnymi, które z kolei osłabiają kość zębodołu. Dalej, obie teorie jasno mówią, że choroba stomatologiczna u zwierząt roślinożernych, u roślinożernych gryzoni i królików, to choroba nabyta, to znaczy powstająca już w ciągu życia i wynikająca z warunków, którym poddane jest chorujące zwierzę. W skrócie, błędów dietetycznych. Oczywiście nie jest to jedyny sposób, w jaki choroba stomatologiczna może rozwinąć się u danego osobnika. Dobrym przykładem zupełnie innej drogi jest na przykład uraz, złamanie żuchwy, wyłamanie zębów i na tej drodze rozwój choroby stomatologicznej. Jednakże tak zwane czynniki drugoplanowe są marginalne, jeżeli chodzi o ilość pacjentów, którzy przychodzą do lecznicy i w związku z tym skupimy się tylko na tej grupie, u których ta choroba jasno i wyraźnie wynika z problemów żywieniowych. Ilość opracowań naukowych wiążąca chorobę stomatologiczną z niewłaściwym żywieniem jest naprawdę imponująca i można wymieniać artykuły, tytuły książek oraz autorów, którzy wpływają na to, w jaki sposób dzisiaj postrzegamy chorobę stomatologiczną w nieskończoność.
Co istotne jest jednak dla nas, to pytanie, co robimy źle. I w tej prezentacji, w dalszej jej części, postaram się dosyć precyzyjnie odpowiedzieć właśnie na te pytania. Na samym początku chciałbym rozwinąć kilka hipotez i przekonań związanych z żywieniem królików i roślinożernych gryzoni, z którymi dosyć często spotykam się w gabinecie stomatologicznych podczas rozmów z opiekunami, czy też na konferencjach, szkoleniach, podczas rozmów z kolegami po fachu. I w związku z tym jest to wybór czysto subiektywny, związany z częstotliwością, kiedy te stwierdzenia padają, czy te problemy są poruszane. Więc mój wybór zaczynam od ścierania zębów, od w ogóle samego mechanizmu ścierania i tego, w jaki sposób zęby się ścierają, co je ściera, o tym za chwilę. Chciałbym też powiedzieć parę słów na temat genetyki albo tego, co określone osoby uważają za genetyczną postać choroby stomatologicznej. Chciałbym także rozprawić się z kilkoma mitami dotyczącymi niedoborów specyficznych składników pokarmowych, składników odżywczych w diecie. Pogadać chwilę na temat światła UV oraz witaminy D, tu głównie w aspekcie królików, u których były prowadzone, czy na których były prowadzone badania. No i w końcu temat ostry jak brzytwa, czyli witamina C i niedobory witaminowe u świnek morskich. Na pierwszy ogień weźmy temat ścieralności zębów i abrazyjności różnych pokarmów, które jedzą zwierzęta. Abrazyjności, czyli zdolności do ścierania substancji zęba w związku z twardością pokarmu i jego komponentą mineralną. No więc obserwacje poczynione na królikach pokazały, że posiadają one dwa typy ruchów służących do rozdrabniania pokarmu, który spożywają. Pierwszym ruchem jest miażdżenie, któremu podlegają cząstki pokarmu, kawałki pokarmu, takie jak na przykład kawałek karmy komercyjnej, kęs marchewki albo odgryzione suszki roślinne. Natomiast drugi typ to rozcieranie, któremu ulegają długie i cienkie kawałki, takie jak źdźbła siana albo trawy. Co istotne, tylko jeden typ przeżuwania tak naprawdę wpływa na ścieralność zębów. Ruch miażdżący nie ma absolutnie żadnego wpływu na to, w jaki sposób ścierane są zęby. A to, co ma znaczenie w kontekście ścierania, prawidłowego ścierania zębów, to przede wszystkim ruch rozcierający. Do ciekawych wniosków prowadzą opublikowane już jakiś czas temu badania dotyczące wpływu płynnej diety podawanej królikom przez rok. Badania celowały we wpływ takiej diety na enzymy wątrobowe i badały, czy w ogóle wątroba w jakikolwiek sposób zareaguje na to, że ta dieta jest płynna. Nie badano, co prawda, chorób stomatologicznych w trakcie trwania eksperymentu, natomiast na końcu, we wnioskach tego badania, nie raportowano również, ażeby króliki masowo umierały podczas tego badania na choroby zębów, które notabene nie miałyby jak być ścierane, żywiąc się jedynie płynną dietą. Nie do końca wiadomo, czy wynika to z tego, że podczas żywienia tą płynną dietą owe króliki po prostu intensywnie zgrzytały zębami i w związku z tym wycierały zęby o zęby w trakcie tego zgrzytania, czy może wynika to z obecności
mechanizmu regulującego tempo wzrostu zęba, który wykryty był u królików, a potwierdzony był u świnek morskich parę lat temu. Mowa o badaniach pani Jacqueline Müller, gdzie podawano zwierzętom diety o różnym stopniu twardości, albo inaczej abrazyjności, i obserwowano, w jaki sposób zęby będą reagowały właśnie, czy wzrost zębów będzie reagował na różną abrazyjność podawanego pokarmu. Okazało się, że im bardziej abrazyjny pokarm i im szybciej zęby wycierają się, tym szybciej rosną, a im mniej abrazyjny pokarm, tym rosną wolniej. Informacje, czy raczej obserwacje naukowe dotyczące abrazyjności różnych pokarmów i ścieralności zębów stoją niejako w opozycji w stosunku do tego, co sugerowane jest na bardzo wielu opakowaniach karm komercyjnych, gdzie praktycznie każda karma i każdy producent załącza znaczki typu dental care albo pomoc w ścieraniu stale rosnących zębów. Nie dość, że karma komercyjna składająca się z różnokształtnych granulek ulega przede wszystkim miażdżeniu w jamie ustnej, a nie rozcieraniu i nie ściera w żaden sposób zębów, to jeszcze wcale nie jest twarda. Na poniższym wideo pokazane jest, w jaki sposób i jak szybko rozpada się karma komercyjna, po lewej stronie ekstrudat, po prawej stronie granulat. Otóż w jamie ustnej następuje w trakcie jedzenia bardzo intensywne wydzielanie śliny, która nawilża kęs pokarmowy i ułatwia jego przełknięcie. Taka granulka pokarmu w jamie ustnej momentalnie nawilża się, nasącza się wodą, jest rozgniatana przez zęby i połykana niemal od razu. Nie jest przeżuwana prawie w ogóle. I w związku z tym, myślę, że warto to dosyć jasno podkreślić, że karma komercyjna nie ściera zębów. Tak samo jak nie ściera zębów sucha bułka, kolby, marchewka oraz inne warzywa, nieważne czy świeże, czy suszone. Aby zachować obiektywizm, warto zaznaczyć, że obserwacje dotyczące sposobu jedzenia prowadzone były głównie na królikach i na gryzonie, takie jak świnki morskie czy szynszyle, w gruncie rzeczy przerzucamy wyniki tych obserwacji. A z praktycznego punktu widzenia wydają się jednak one naprawdę bardzo zasadne, zwłaszcza u szynszyli i u koszatniczek, które wydają się najbardziej zbliżone, jeśli nie tożsame z tym, w jaki sposób funkcjonuje to wszystko u królików. Teraz zajmiemy się tematem jakoby genetycznego pochodzenia choroby stomatologicznej na przykładzie królików, natomiast ten przykład można ekstrapolować z powodzeniem na praktycznie wszystkie gatunki trzymanych w domach gryzoni również. Wideo, które zaraz odtworzę, należy do jednego z moich pacjentów, a wstawiłem je tutaj dlatego, że opiekunka, kiedy powiedziałem jej, co znalazłem u jej zwierzęcia, zapytała się mnie, czy jest to choroba genetyczna, ponieważ u dwójki rodzeństwa tego osobnika także stwierdzono problemy z zębami. No więc chciałbym dosyć jasno zakomunikować, że zmiany, które widoczne są u tego królika, nie są w żaden sposób winą wadliwych genów tego zwierzęcia, a także nie powstały w życiu płodowym wewnątrz macicy matki. To, co widać na filmie, to jest prawa żuchwa tego zwierzęcia. Ten
białawy, serowaty nalot to ropa wybijająca spod zębodołów, a pierwszy ząb przedtrzonowy jest ewidentnie ruchomy podczas badania sondą. Na zdjęciu rentgenowskim u tego pacjenta widać dwa masywne ropnie. Pierwszy zlokalizowany w przedniej części żuchwy oraz drugi, tak zwany ropień podżwaczowy, obejmujący swoim zasięgiem dwa ostatnie zęby. I chciałbym jasno podkreślić, to jest efekt choroby nabytej w ciągu życia, wynikającej z błędów dietetycznych i podlegający czy ulegający progresywnym zmianom, które opisywaliśmy chwilę wcześniej. Tak samo tak zwany przerost zębów, powstawanie ostrych krawędzi, dziobów albo ostróg, jak niektórzy mówią, na zębach, które potrafią dotkliwie kaleczyć, w tym wypadku język, a czasami policzki, to także nie jest choroba genetyczna. To jest po prostu inna forma choroby nabytej, której ostatecznym powikłaniem jest właśnie ropny stan zapalny. Żeby jednak być szczerym, istnieje coś takiego jak genetyczna forma wady zgryzu, genetyczna choroba stomatologiczna u królików i praktycznie zawsze przyjmuje postać przodozgryzu zębów siecznych. Przodozgryzu, czyli wysunięcia dolnych zębów do przodu przy jednoczesnym skróceniu szczęki, czyli cofnięciu się zębów górnych. Genetyczna choroba stomatologiczna nie została opisana u gryzoni. Spodziewamy się, że istnieje, natomiast jest ona naprawdę rzadka i przyjmuje zupełnie inne postaci, więc tak naprawdę każdy stan zapalny i każdy tak zwany przerost zębów prowadzący do kaleczenia jamy ustnej jest chorobą nabytą i warto to jasno powiedzieć. Na koniec warto dodać jeszcze jedną rzecz, bo ostatnio jest to temat coraz bardziej popularny i zyskujący rzesze zwolenników, na całe szczęście zresztą. Otóż chodzi o rasy zwierząt, królików głównie, które mają skrócone kości czaszki, czyli tak zwanych brachycefalicznych ras królików. I okazuje się, że te króliki są bardziej predysponowane do rozwoju choroby stomatologicznej, co wynika z faktu, że na mniejszej powierzchni czaszki musi się znaleźć i musi się rozwinąć taka sama ilość zębów o tej samej masie i tej samej objętości. Wobec tego 28 zębów musi upakować się, nieważne czy w długą, czy w skróconą czaszkę. I dlatego mówimy o pewnych predyspozycjach rasowych do rozwoju choroby stomatologicznej, bo u tych zwierząt niewielkie nawet błędy i niewielkie stadia choroby stomatologicznej wyrządzają już dużo większe zmiany i niosą ze sobą dużo większe konsekwencje, dużo poważniejsze konsekwencje niż u długoczaszkowych kuzynów. Na samym końcu w badaniach przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii również baranki statystycznie chorują na chorobę stomatologiczną częściej, więc i u nich podejrzewa się jakieś skłonności i predyspozycje. Nie jest to jednak choroba genetyczna i przy odpowiednim żywieniu, przy odpowiedniej higienie dietetycznej tych zmian nie będzie chorobie stomatologicznej można zapobiec. Kolejnym tematem jest temat dostępności dla zwierzęcia różnego rodzaju związków odżywczych, takich jak białka, aminokwasy, witaminy oraz mikro czy makroelementy. I co by nie mówić, jest to temat rzeka.
Natomiast co do zasady, króliki nie potrzebują karmy komercyjnej, warzyw czy owoców, żeby uzupełnić sobie dzienną, czy raczej dobową dawkę witamin i mikroelementów. Wystarczy im w zupełności sprawnie funkcjonujący przewód pokarmowy od zębów aż po jelito grube. I temat jest dosyć skomplikowany, bo cały przewód pokarmowy to system pełen różnego rodzaju zależności. Natomiast postaram się uprościć maksymalnie temat i wytłumaczyć, dlaczego zwierzęta nie potrzebują różnego rodzaju dodatków. Zacznijmy od jamy ustnej. Tutaj pokarm, który zjada zwierzę, jest przeżuwany, czyli rozdrabniany na mniejsze fragmenty i po nasączeniu śliną jest połykany. Następnym etapem jest żołądek i właściwie przez żołądek oraz przez całe jelita cienkie pokarm roślinny przemieszcza się w z grubsza niezmienionej postaci. Jest silnie zakwaszany przez kwas solny na terenie żołądka, ale nie ulega trawieniu, bo królik nie jest w stanie rozłożyć włóknistego pokarmu samodzielnie, nie posiada po prostu takich enzymów. W badaniach nad przewodem pokarmowym królika ustalono, że zęby rozcierają włóknisty pokarm na bardzo drobne cząsteczki. I ci z Was, którzy podawali kiedyś karmę ratunkową swoim zwierzętom, wiedzą, jak drobno zmielony jest to pokarm. No więc wyobraźcie sobie, że królicze zęby robią ze źdźbłem siana albo z łodygą trawy dokładnie to samo, co proces produkcyjny robi z karmą ratunkową. I oczywiście w treści pokarmowej znajdują się także dużo większe cząstki, które nie uległy tak drobnemu roztarciu przez zęby. Natomiast te najmniejsze fragmenty mają dosyć kluczową rolę, o czym za moment. Cały ten materiał roślinny pokarmowy trafia w pewnym momencie do okrężnicy proksymalnej. Jest to relatywnie niewielki odcinek jelita, jednak bardzo, bardzo istotny z punktu widzenia funkcjonowania całego przewodu pokarmowego. Specjalna struktura i konstrukcja ściany okrężnicy proksymalnej powoduje to, że treść pokarmowa może przesuwać się jednocześnie w dwóch przeciwnych do siebie kierunkach. I tak. Cząstki, które są większe niż 0,5 mm średnicy, podróżują sobie dalej normalnym trybem w stronę odbytnicy i z nich formowane są twarde kulki kałowe. Natomiast cząstki mniejsze niż 0,5 mm średnicy podróżują sobie wstecznie, czyli przeciwnie do ruchu treści pokarmowej i trafiają dzięki specjalnie wykształconym mięśniom gładkim do jelita ślepego. Z okrężnicy do jelita ślepego, które notabene jest największą częścią przewodu pokarmowego u królika. W jelicie ślepym następuje długi i powolny proces fermentacji bakteryjnej przy udziale mikroorganizmów. I to właśnie enzymy bakteryjne, bakterii zasiedlających jelito ślepe, rozkładają włókniste cząstki pokarmu. Czyli to, co zjadło zwierzę, trawę, siano, różnego rodzaju zioła, rozkładają bakterie do pierwotnych i podstawowych substancji.
I to właśnie bakterie produkują sobie różnego rodzaju aminokwasy, białka lotne, kwasy tłuszczowe, również witaminy. A królik finalnie odzyskuje te związki w akcie cekotrofii, czyli zjadania własnego kału. Dzieje się to zazwyczaj nad ranem albo późnym wieczorem, kiedy królik ma dla siebie trochę spokoju i komfortu. Dzięki specjalnym ruchom mięśniówki zastawki jelita ślepego otwierają się i dzięki skurczom całego jelita pokarm z jelita ślepego, czyli ta cała zawartość kadzi fermentacyjnej, wylewa się do okrężnicy i podróżuje w kierunku odmytnicy. Wydalana jest przez odbyt jako tak zwane cekotrofy, czyli miękkie i maziste, nietechnące kulki kału, które od razu wyjadane są bezpośrednio z odbytu przez królika. Na cały ten dosyć skomplikowany proces trawienia pokarmu ma wpływ olbrzymia ilość czynników i pozwolę sobie wymienić przede wszystkim te najważniejsze. Na pierwszym miejscu choroba stomatologiczna. Jeżeli zwierzę odczuwa jakiś dyskomfort lub ból w jamie ustnej, to nie będzie efektywnie przeżuwać włóknistego pokarmu. Część rzeczy będzie połykało i w związku z tym pokarm nie zostanie prawidłowo roztarty przez zęby na cząstki, które później będą w stanie strawić mikroorganizmy żyjące w jelicie ślepym. Dalej. Wszelkiego rodzaju choroby przewodu pokarmowego będą utrudniały wchłanianie substancji odżywczych wyprodukowanych przez mikroflorę. Warto wspomnieć chociażby pasożyty wewnętrzne, w tym kokcydiozę lub giardiozę. Dieta jest kolejnym czynnikiem. Ta zawierająca wysokie ilości węglowodanów czy białek zmienia odczyn pH w przewodzie pokarmowym i przekłada się bezpośrednio na populację bakterii zasiedlającą jelito ślepe. Tak samo niedostateczna ilość włókna pokarmowego, które jest przecież podstawowym pokarmem, z którego pożyteczne bakterie produkują własne związki, przełoży się na niedobór specyficznych substancji odżywczych dla samego zwierzęcia, gospodarza tych bakterii. Na stan samej mikroflory w jelicie ślepym wpływ ma znowu olbrzymia ilość czynników, w tym stres, antybiotyki oraz inne podawane leki. Wszelkiego rodzaju choroby dotyczące nawet nie tyle samego przewodu pokarmowego, ale również choroby ogólne. I to wszystko wpływa na ilość i jakość związków, które powstaną w jelicie ślepym. I w końcu do prawidłowego zaistnienia wszystkich procesów trawiennych niezbędna jest prawidłowo funkcjonująca perystaltyka jelit, w tym również perystaltyka odcinka okrężnicy proksymalnej. Stres, ból, choroby, dieta, wszystkie te czynniki mogą przyczynić się do tego, że perystaltyka zwolni, pokarm nie będzie się efektywnie przemieszczał i mieszał, przez co populacja żyjąca w jelicie ślepym nie będzie prawidłowo odżywiana i nie będzie w stanie wytworzyć swoich własnych produktów. I tu może też tkwić przyczyna tego, dlaczego część pacjentów potrzebuje na przykład stałego dodatku karmy komercyjnej do tego, żeby w ogóle prawidłowo funkcjonować, wydalać prawidłowo uformowany kał, nie tracić masy ciała albo po prostu normalnie się zachowywać. Być może z powodu chorób towarzyszących właśnie ci pacjenci są po prostu niedożywieni, a karma poprawia coś, czego na pierwszy rzut oka nie widać. Chciałbym również przekazać, że bardzo istotna jest praca u podstaw, bo jeśli przewód pokarmowy będzie funkcjonował prawidłowo już od maleńkości, od wczesnych dni zwierzęcia tak naprawdę, to tym lepiej będzie się sprawował w dorosłym życiu i tym lepiej będzie adaptował się do różnych możliwych wahnięć, choćby przykładowo do jakiejś choroby czy zmiany diety.
Zatem omawiane gatunki są w stanie, w cudzysłowie, wytworzyć sobie wszystkie niezbędne składniki odżywcze, w tym aminokwasy, witaminy i związki wysokoenergetyczne, z odpowiednio zbilansowanego pokarmu roślinnego. Nie jest to może najprostsze rozwiązanie, ale na pewno w długotrwałym ujęciu najbardziej optymalne dla zwierzęcia. Dosyć ciekawą witaminą z punktu widzenia choroby stomatologicznej jest witamina D3, czyli cholekalcyferol. A w takim ogólnym ujęciu witamina D3 ma udział, niebagatelny zresztą, w gospodarce wapnia oraz fosforu, co oczywiście dla stale rosnących zębów ma dosyć duże znaczenie. Witamina D pomaga wchłaniać wapno oraz wbudowywać je w tkankę kostną, zapobiegając w ten sposób osteoporozie oraz osteomalacji, czyli rozmiękaniu kości, zmianom demineralizacyjnym. Natomiast zachowuje się ta witamina w trochę różny sposób u królików i świnek oraz u szynszyli. U królików i u świnek ma trochę mniejsze znaczenie, ponieważ zwierzęta te pasywnie wchłaniają każdą ilość wapnia, która znajduje się w jelitach i dopiero przy dużych niedoborach wapnia w diecie witamina D niejako usprawnia, jeszcze efektywniej aktywuje wchłanianie tego pierwiastka. Natomiast u szynszyli witamina D jest potrzebna do tego, żeby ten wapń z jelit w ogóle mógł być wchłaniany. W badaniach naukowych wykazano, że grupy zwierząt, które były poddawane regularnym naświetlaniom promieniami UV, miały wyraźnie wyższe poziomy witaminy D3 w krwi niż zwierzęta, które takich naświetlań nie otrzymywały. I choć badania te nie badały wpływu poziomu witaminy D3 na chorobę stomatologiczną, czy raczej rozwój choroby stomatologicznej, to u królików oraz u świnek morskich może nie mieć to aż tak dużego znaczenia, zwłaszcza że te zwierzęta mogą pozyskiwać odpowiednie poziomy witaminy D, relatywnie niewielkie, z pokarmu. Natomiast szynszyle w tej analizie wypadają dosyć niekorzystnie ze względu na zdecydowanie większą predyspozycję do choroby stomatologicznej i dużo bardziej destruktywne działanie choroby stomatologicznej właśnie w porównaniu do królików i do świnek morskich, co może być skorelowane właśnie z obecnością witaminy D. Teraz coś, co jak myślę budzi wciąż kontrowersje, a przynajmniej nie doczekało się jakiejś jednoznacznej unifikacji, czyli witamina C i objawy hipowitaminozy, czyli niedoboru witaminy C, zwłaszcza w kontekście świnek morskich, które nie są w stanie syntetyzować endogennej witaminy C. Muszą ją pobierać wyłącznie z pokarmu. No więc patrząc na, jakby przynajmniej w Polsce, największe zasięgi ma chyba Stowarzyszenie Pomocy Świnkom Morskim i na stronie tego stowarzyszenia dawka sugerowana witaminy C dla zwierzęcia to 10 mg witaminy C na dobę. Podobna dawka funkcjonuje w popularnej Exotic Animal Formulary napisanej przez Carpentera. Jest to książka, zawiera dawki różnych leków dla bardzo wielu gatunków zwierząt egzotycznych, w tym również dla świnek morskich. Natomiast jednoznaczne oszacowanie czy nawet obliczenie dawki witaminy C, którą przyjmuje standardowa świnka morska, jest, nie wiem czy niemożliwe, ale na pewno bardzo utrudnione.
Witamina C znajduje się w wielu produktach żywieniowych stosowanych u świnek morskich, w zielonkach, w warzywach, w owocach i również w karmie. Dla przykładu, karma, która polecana jest przez to samo Stowarzyszenie Pomocy Świnkom Morskim, czyli Wercelelaga Complete, zawiera 1000 mg witaminy C na 1 kg karmy, a zalecana dobowa dawka karmy to 35 do 50 gramów. Wobec tego świnka morska, patrząc wyłącznie na zalecenia, dostaje od 35 do 50 mg czystej witaminy C z samej tylko karmy, co oznacza, że rekomendowana dawka witaminy C jest przekroczona od 3 do 5 razy. A wciąż bardzo wielu opiekunów, nie dość, że podaje swoim świnkom karmy komercyjne, to dodatkowo jeszcze suplementuje w ten czy w inny sposób właśnie witaminę C. Natomiast patrząc na literaturę, to informacje na temat wpływu witaminy C na świnkę morską są raczej skąpe i jakby zaczęło się od artykułu, który został popełniony w latach 40. ubiegłego wieku, dotyczący choroby periodontycznej pod wpływem właśnie niedoborów witaminy C. Natomiast w ostatnich latach, jakby ten artykuł, on się powielał w literaturze i gdzieś tam w źródłach i chyba stąd głównie zalecenia dotyczące suplementacji. Natomiast w ostatnich latach coraz głośniej mówi się na temat przedawkowania kwasu askorbinowego, czyli witaminy C, i objawach przedawkowania, które mogą wyglądać dokładnie tak samo jak niedobór, czyli powodować właśnie problemy ze stawami oraz pogorszenie się jakości zębów. Dodatkowo ta suplementacja, jakby większość źródeł podaje, że jest to od 10 do 30 mg, ale kiedy się poszuka w internecie, można spotkać informacje dotyczące nawet wysokiej suplementacji rzędu 150 mg witaminy C na świnkę morską. No więc wszystko to skutkuje moimi zaleceniami, które są bardzo zbliżone do trendu uznawanego obecnie w Europie, że świnki morskie nie powinny być suplementowane witaminą C bez jasnych wskazań lekarskich, gdyż długotrwałe podawanie i przedawkowanie witaminy C może, wbrew temu co sądziliśmy jeszcze kilka lat temu, być jednak groźne dla tych zwierząt i może nieść ze sobą jakieś odległe konsekwencje. Wobec tego ja odradzam podawanie witaminy C przy zbilansowanej i odpowiedniej diecie, chyba że pacjent wymaga takiej suplementacji. Klinicznie niedobór witaminy C bardzo wiele osób kojarzy z tak zwanym odbarwieniem szkliwa siekaczy, które przede wszystkim może być widoczne w zębach górnych. Natomiast nie jest to niedobór witaminy C, czy przynajmniej nie jest przede wszystkim niedobór witaminy C, raczej substancji mineralnych, i sama suplementacja witaminy nie przynosi w wielu wypadkach pożądanego wybielenia tych zębów. To samo można powiedzieć o pokarbowaniu powierzchni zgryzu, powierzchni szkliwa w siekaczach, tak jak widać w tym przypadku. To są raczej niedobory substancji mineralnych, a nie niedobory witaminy C. Klinicznie niedobory witaminy C można spotkać, bardzo rzadko zresztą, przede wszystkim u bardzo młodych zwierząt wyjętych z
kiepskich warunków środowiskowych, na przykład z jakiegoś sklepu zoologicznego, gdzie zwierzęta nie dostawały do jedzenia ani zieleniny, ani karmy komercyjnej, która zawiera dodatkową dawkę witaminy C, nie dostawały też suplementacji tej witaminy. I u takich zwierząt przede wszystkim zęby są ruchome i rozsuwają się względem siebie. To widać przede wszystkim w tym miejscu. W tym miejscu to jest zdjęcie rentgenowskie takiego osobnika. Tutaj. Także struktura tych zębów jest zupełnie inna, jako że najczęściej takie niedobory występują w parze również z niedoborami substancji mineralnych. Natomiast, co jest dosyć istotne, po suplementacji witaminy sytuacja naprawdę szybko, wręcz spektakularnie się poprawia i zmiany cofają się w znakomitej większości. I widać po kilku tygodniach suplementacji witaminy C, zęby u tego zwierzęcia wyglądają już dużo, dużo lepiej. No dobra. Udało nam się rozprawić z kilkoma aspektami zdrowej diety u królików i gryzoni. Udało nam się pogadać, jaki związek ma ze sobą choroba stomatologiczna oraz prawidłowe żywienie. No to teraz przejdźmy do trochę bardziej praktycznych kwestii związanych właśnie z dietą serwowaną naszym podopiecznym. Zacznijmy może od selektywnego żywienia, wyjaśnienia, czym jest selektywne żywienie, selective feeding. Termin ten po raz pierwszy został użyty pod koniec ubiegłego wieku przez dr Frances Harcourt Brown i dotyczył sposobu żywienia, sposobu wybierania karmy przez króliki żywione karmami w typie musli. Karmy musli to karmy zawierające w swoim składzie duże ilości zbóż, rośliny strączkowe albo bogate w cukry, odpadki z przemysłu cukierniczego. Okazywało się, że króliki, które miały do wyboru zjadać taką karmę albo wysokowłókniste pokarmy typu siano albo trawa, wybierały właśnie te karmy w typie musli i w ten sposób tak naprawdę wpadały po pewnym czasie w niedobory żywieniowe. Okazało się, że karmy w typie musli, choć zajęło to kilka ładnych lat, po pierwsze są bardzo ubogie w wapń, który jest potrzebny do prawidłowego wzrostu i utrzymania struktury stale rosnących zębów. Są bogate w fosfor, co dodatkowo jeszcze potęguje wypłukiwanie wapnia i późniejsze niedobory wapnia, oraz są bogate w kalorie, czyli w cukry i sprzyjają wszelkim postaciom otyłości i wtórnym chorobom z przewodu pokarmowego. Rozmawialiśmy o tym przed chwilą. To jest właśnie zdjęcie takiej typowej karmy typu musli i mimo, że na opakowaniach taka karma potrafi być pełnoporcjowa, głównie za sprawą granulek, peletów albo ekstrudatów, to jednak główne składniki i możliwość wyboru przez zwierzę tych składników skutkują bardzo poważnymi konsekwencjami. Głównie w aspekcie niedoborów mineralnych chodzi o nadmiar fosforu i niedobór wapnia. I tak na przykład rzeczy, które zjadane są przez królika najchętniej, czyli słonecznik, suszony banan, płatki kukurydziane, gnieciony groszek oraz orzechy i suszona marchewka, jak widzicie, niewiele więcej zostaje w tej karmie w ogóle. Wszystkie te produkty, które zwierzę będzie wyjadało jako pierwsze, zawierają bardzo niekorzystny stosunek wapnia do fosforu i w związku z tym sprzyjają, czy wręcz prowadzą do rozwoju choroby stomatologicznej. I niestety
Tak jest niestety i dzisiaj, mimo że badania nad selektywnym żywieniem były prowadzone już dawno temu i do dnia dzisiejszego były wielokrotnie ponawiane i powielane. Króliki oraz gryzonie, których to dotyczy również, wciąż żywione są karmami w typie mix, a to, co niekorzystny stosunek wapnia do fosforu potrafi w perspektywie czasu zrobić z takim zwierzęciem, można zobaczyć na tym slajdzie. To jest czaszka królika, który przez całe życie był żywiony sianem z dodatkiem zieleniny, a to jest czaszka królika, który żywiony był karmami komercyjnymi, w tym przez dłuższy czas karmami typu musli właśnie. Tutaj na górze żuchwa pacjenta żywionego sianem oraz żuchwa widziana od góry u pacjenta żywionego karmami. Widać różnicę na pierwszy rzut oka. To, jak wysycone są kości, to jak są gęste, jaką mają barwę. Gęstość kości, a zatem i jej twardość, można porównać chociażby w tym miejscu, w obszarze tak zwanego dołu żwaczowego. Kość u tego pacjenta jest wręcz przezroczysta. Ponadto kość u tego pacjenta jest taka porowata, gąbczasta. Widać zresztą wtórne problemy stomatologiczne wynikające z zaburzonego stosunku wapnia do fosforu. Patrząc na żuchwę, to z grubsza prawidłowa kość. Tutaj pod wpływem choroby zęby dosłownie przebiły się przez kość i rosły niemalże pod skórą. Ten pacjent miał dosyć duże kłopoty ze swoimi zębami. To samo można zresztą zobaczyć na zdjęciach rentgenowskich jeszcze na etapie pacjenta w gabinecie weterynaryjnym. To jest czaszka pacjenta, który miał przez całe życie zdrową, optymalną dietę, a to jest czaszka pacjenta tego samego, który był widoczny przed chwilą, który przez całe życie był żywiony karmami komercyjnymi, w tym karmami typu musli. Zęby, stan kości, to wszystko można sobie porównać. To jest żuchwa pacjenta z prawidłowymi zębami. To jest żuchwa pacjenta po licznych już ekstrakcjach. Widać, w jaki sposób ta struktura kości wygląda, jak cienka jest kość i jak zmienione są zęby. W odpowiedzi na badania poczynione w Wielkiej Brytanii nad karmami typu musli, producenci karm wypuścili na rynek dwa inne rodzaje karm. Były to przede wszystkim ekstrudaty, które zaczęły cieszyć się dużą popularnością i w sumie tak jest do dzisiaj, oraz podniosły się granulaty, które były do tej pory kojarzone bardziej z hodowlami komercyjnymi albo zwierzętami laboratoryjnymi. One również zostały wprowadzone do takiej komercyjnej sprzedaży dla zwierząt żyjących w domach. Niestety jest tak, że do dnia dzisiejszego, pomimo licznych badań, mieszanki typu musli mix wciąż dostępne są na rynku i nie są to bynajmniej produkty produkowane przez jakieś niszowe firmy chcące tnąć koszty leżące gdzieś najniżej na półce sklepowej, tylko są to produkty produkowane przez topowe marki. Każda większa firma działająca w tym momencie na rynku polskim i europejskim ma swoją karmę w typie mix i sprzedaje ją w dużych sklepach zoologicznych oraz w sprzedaży w sklepach internetowych.
Szczytem wszystkiego jest reklama Karmy, która ostatnio wpadła mi w oczy. Algorytm Facebooka podał mi Karmę w typie Mix jako karmę prawidłowo ścierającą zęby i polecaną dla moich zwierząt domowych. Niestety realia rynku są takie, że te karmy cały czas całkiem nieźle się sprzedają. Tak jak wspomniałem, każda większa firma ma swoją własną karmę w typie Mix i te karmy cały czas są polecane przez obsługę sklepów. To akurat sprawdziłem osobiście jako karmy pełnoporcjowe i zbilansowane odpowiednie do żywienia królików i gryzoni. Przyciągają nas kolorowe opakowania i funny meal, co tak naprawdę ze szczęściem niewiele ma wspólnego, a już szczytem wszystkiego jest wspomniana przeze mnie karma dental, która ewidentnie jest karmą w typie mix, zawierającą właśnie suszoną marchewkę, jakiś tam gnieciony groszek, chlebek świętojański, ale jednak na zęby wpływa odpowiednio dzięki, uwaga, dodatkowi kory wierzby, co oczywiście dla zjawiska selektywnego żywienia nie ma absolutnie żadnego znaczenia. No więc w tych realiach nie dziwi fakt, że na konsultacje stomatologiczne wciąż przychodzą pacjenci, którzy w swoich transporterkach niejako przynoszą ze sobą odzwierciedlenie tego, czym żywieni są w domu. I tak na przykład wciąż podajemy bardzo dużo owoców, jabłuszko jak najbardziej, marchewka u świnki morskiej, cykoria obowiązkowo. Wciąż popularne, aż za bardzo popularne są karmy w typie mix i dodatek ziaren, czy to jako karma bytowa, podstawowa, co jest najgorszym scenariuszem z możliwych, albo jako czasami jako smakołyk, dodatek, na przykład ziarna słonecznika albo ziarna dyni, co jest zupełnie zbędne. No i oczywiście ekstrudaty, o których powiem za moment trochę więcej, ale które same w sobie też przy zbilansowanym odpowiednim żywieniu stają się raczej zbędne, niepotrzebne przynajmniej. Okej, ponarzekałem. No więc teraz wypadałoby podać trochę więcej optymistycznych informacji i być może podać coś, co można byłoby nazwać optymalnym wzorcem żywienia królików i gryzoni. Na początek przyjrzyjmy się trzem celom żywienia. Pokarm dostarczany organizmowi ma za zadanie utrzymać jego potrzeby energetyczne, zapewnić energię do funkcjonowania. Ma również zapewnić materiał budulcowy dla produkcji własnych tkanek oraz w końcu ma utrzymać to wszystko w kupie, sprawując funkcję regulacyjną, zapewniając swoistą homeostazę w organizmie. Warto pamiętać, że wszystkie badania na temat żywienia wywodzą się z komercyjnych hodowli królików, więc wszystko, co wiemy na temat żywienia dzisiejszych domowych królików oraz również domowych gryzoni, ma swoją podstawę właśnie w tej hodowli komercyjnej królików. Natomiast hodowla jest nastawiona na uzyskanie surowca najtaniej i optymalnej jakości. Natomiast żywienie zwierząt trzymanych w domach ma im po prostu zapewnić długie i dostatnie życie. Obecnie najbardziej spopularyzowanym sposobem żywienia roślinożernych gryzoni i królików jest tak zwany model sztuczny. Jest to model oparty przede wszystkim na sianie z dodatkiem ziół suszonych, świeżych, warzyw i owoców oraz ewentualnie karmy komercyjnej. I model ten jest w sumie
promowany i rekomendowany przez bardzo wiele źródeł, a między innymi lekarzy, weterynarii, strony lecznic internetowych, fora internetowe i również w literaturze przewijają się informacje o tym, że zwierzęta powinny być żywione sianem w ilości ad libitum, czyli nielimitowanej, stale dostępnej. W wielu miejscach można spotkać piramidy żywieniowe, takie jak ta na obrazku, pokazujące rozkład ilościowy pokarmów, które powinno przyjmować zwierzę, lub trochę mniej popularny schemat, ale także zdarzający się, pokazujący ilość poszczególnych składników w odniesieniu do części ciała zwierzęcia. W modelu sztucznym siano oczywiście jest podstawą diety i pomimo, że sam surowiec, czyli trawa, z którego to siano pochodzi, może być różnej jakości, to jednak producenci produkujący jedzenie dla królików i gryzoni z reguły dbają o to, aby ich produkty były naprawdę wysokiej jakości i pochodziły ze sprawdzonych miejsc i miały bogaty skład botaniczny. Warzywa oraz zielonki w tym modelu powinny być serwowane codziennie w postaci różnorodnych i zmieniających się często sałatek, tak aby zwierzę dostawało możliwie szeroki wachlarz różnych produktów roślinnych. I w końcu sama karma komercyjna, ona pojawia się w ilości mniej więcej jednej łyżki stołowej dla królika poniżej 3 kg masy ciała. Natomiast najnowsze ustalenia, i są to informacje, które coraz głośniej przebijają się do tak zwanego mainstreamu, są takie, że u niektórych pacjentów w sprzyjających okolicznościach żywienie modelem sztucznym, czyli modelem opartym przede wszystkim na sianie, może prowadzić do wystąpienia choroby stomatologicznej. I teoria, która chyba w najsensowniejszy sposób tłumaczy takie tendencje, mówi o tym, że siano jest po prostu dla zwierząt za twarde i przy długotrwałym żywieniu sianem, przy długotrwałym gryzieniu i przeżuwaniu dochodzi do rozrostu i zwiększenia masy mięśniowej mięśni żuciowych i w konsekwencji zwiększeniu ulega nacisk zębów na siebie w trakcie żucia, a siła nacisku przenoszona jest na wierzchołek. To w rezultacie może uszkadzać ten wierzchołek, zwłaszcza komórki germinalne znajdujące się tam, trochę w podobny sposób, w jaki robi to przerost wsteczny. Przykładem takich anomalii może być formowanie się zębów olbrzymich u świnek morskich i nie do końca wiadomo, dlaczego te zęby powstają w cudzysłowie u prawidłowo żywionych zwierząt, więc jest to teoria, którą przynajmniej należałoby wziąć pod uwagę. U królików z kolei zwiększona siła nacisku może prowadzić do uszkodzenia zębów oraz rozwoju stanów zapalnych, które w konsekwencji będą wymagały ekstrakcji chirurgicznej. I wspomina się w tym kontekście o tak zwanym pęknięciu podłużnym zębów w żuchwie. Tutaj widać jeden, a tutaj drugi przykład takiej sytuacji. I zmiany te bardzo często prowadzą do rozwoju ropni podżuchwowych, które są chyba najczęstszą manifestacją choroby stomatologicznej u tego gatunku. Najmniejszy problem z modelem sztucznym mają szynszyle. Wynika to z faktu, że żywienie relatywnie twardym pokarmem, jakim jest siano, u tego gatunku zbliżone jest do tego, co prezentują one w środowisku naturalnym. Ale żeby nie było aż tak różowo, to szynszyle mają z kolei spory problem z karmą komercyjną. To co z tą karmą? Pamiętając, że w modelu sztucznym karma ma być jedynie dodatkiem podawanym w ilości
jednej łyżki na dobę, warto przyjrzeć się dokładnym wartościom. I pod lupę chciałbym wziąć karmę ekstrudowaną oraz karmę peletowaną, czyli popularnie nazywaną granulatem. Natomiast karmy typu mix nie biorę pod uwagę w ogóle, jako że z gruntu rzeczy jest szkodliwa i w ogóle jej podawanie nie jest wskazane. W każdym razie, okazuje się, że taka łyżka stołowa karmy ekstrudowanej waży 6 gramów, natomiast łyżka stołowa granulatu waży 12 gramów. I po zjedzeniu takiej karmy przez zwierzę bardzo szybko nasącza się ona śliną oraz sokami żołądkowymi, a więc pęcznieje w żołądku. I karma ekstrudowana nabiera prawie 5 razy więcej wody niż sama waży, natomiast karma granulatowa pochłania 3 razy więcej wody. I warto teraz jakby przyjrzeć się zalecanym przez producenta karmy wartościom dobowego spożycia. I warto też zobaczyć, ile to wychodzi ilościowo, i moim zdaniem jest tego całkiem sporo. Korzystając z prostej proporcji, można obliczyć, ile pokarmu wagowo dostanie się do przewodu pokarmowego szynszyli. No więc okazuje się, że z 40 gramów pokarmu powstanie 200 gramów treści pokarmowej wypełniającej przewód pokarmowy szynszyli ważącej 500 gramów. Więc mało tego, bo karma komercyjna jest dosyć sycąca i problem w tym, że pomimo tego, że producent zaleca oczywiście stałą podaż siana, to zwierzę najedzone nie będzie wykazywało już więcej ochoty do tego, żeby spożywać niczego innego, przynajmniej przez jakiś czas. A ponieważ karma komercyjna z reguły jest bardzo smakowita i dość szybko zniknie, to troskliwy opiekun dosypie do pustej miski kolejną porcję pokarmu, która znowu zjedzona przez zwierzę zapcha go na przynajmniej znowu kilka godzin. I podobne obliczenia można wykonać u królików, u których ten sam producent rekomenduje oczywiście odpowiednio większe ilości tego produktu. Przechodząc dalej do tak zwanego modelu naturalnego, chciałbym pokazać Wam na początek dwa zdjęcia, które strasznie lubię. Zdjęcia zostały zrobione przez Frances Hardcourt Brown już jakiś czas temu i umieszczone na jej profilu na Facebooku, natomiast ja je stamtąd ukradłem, na szczęście za zgodą autorki. W każdym razie zdjęcia te zostały zrobione bezpośrednio z domu Frances. Ona ma dom na wsi i obok tego domu jest taka duża łąka, na której żyją dzikie króliki. Frances uwielbia obserwować te zwierzaki, robić im zdjęcia. I całkiem sporo osób żyło ostatnio perypetiami takiej króliczej rodziny w związku z pojawieniem się ogniska RHD2 w Wielkiej Brytanii. Tak naprawdę prawie całe stado zostało przez tego wirusa przetrzebione i Frances komentowała tą chorobę, jednocześnie opisując losy tej rodziny króliczej na Facebooku. Naprawdę fajna rzecz. W każdym razie to zdjęcie ma niejako dwa wymiary. Pierwszy pokazuje to, w jaki sposób króliki o umaszczeniu agouti są niewidzialne na tle swojego naturalnego środowiska dla drapieżników. Natomiast drugi aspekt to oczywiście środowisko naturalne, w którym te króliki żyją, pożywiają się i funkcjonują całkiem nieźle. I model naturalny właśnie czerpie z takiego naturalnego środowiska, które dla każdego z omawianych gatunków będzie oznaczało trochę co innego. No więc naturalnym
Naturalną niszą dla królików są oczywiście tereny łąkowe oraz leśne, natomiast naturalnym środowiskiem dla kuzynów świnek morskich są leśne tereny Ameryki Południowej, a z kolei dla szynszyli naturalnym środowiskiem będą dosyć surowe wzgórza i zbocza gór, kamieniste i porośnięte specyficzną roślinnością. Zatem w modelu naturalnym liczy się pozyskiwanie roślin takich, które zwierzę jadłoby, gdyby przebywało w środowisku naturalnym, czy jak najbardziej zbliżonym do naturalnego. A zatem dla świnek morskich i szynszyli będzie to przede wszystkim zielona trawa, rośliny łąkowe, zioła, zarówno te rosnące dziko, jak i te jadalne, hodowane przez nas, różnego rodzaju zielone części warzyw i w końcu wysiane samodzielnie w ogródku bądź w doniczce różnego rodzaju rośliny. Dzięki takiej diecie zapewnione jest odpowiednie, optymalne funkcjonowanie jamy ustnej oraz stale rosnących zębów, ich prawidłowe ścieranie oraz praca przewodu pokarmowego. Dodatkowo zwierzęta te, pobierając wodnisty pokarm, bardzo często oddają mocz, co chroni je niejako przed pojawiającymi się, zwłaszcza na starość, problemami z nerkami i pęcherzem moczowym. Karma zielonkowa nie jest kaloryczna, więc zwierzęta nie cierpią na otyłość. A flora bakteryjna utrzymywana w dobrej kondycji zapewnia praktycznie wszystkie niezbędne substancje odżywcze. Minusem takiego systemu jest oczywiście dostępność zielonego i świeżego surowca. Pozyskiwanie go jest kłopotliwe, czasochłonne i nie zawsze dla wszystkich możliwe. Wobec tego przejście wyłącznie na karmę zielonkową nie będzie raczej udziałem większości trzymanych w domu zwierząt. Warto mimo wszystko jednak zapewniać zwierzakom możliwie największe ilości różnorodnych zielonek, ażeby stanowiły one przynajmniej 25-30% dziennej, dobowej dawki pokarmowej. U szynszyli sprawa wygląda jednak trochę inaczej. Są to zwierzęta, które w naturalnym środowisku odżywiają się bardzo ubogą, twardą, taką prymitywną dietą i u tego gatunku problem tkwi raczej w nadmiernym ich rozpieszczaniu. Dieta domowych szynszyli jest zbyt bogata i mam na myśli przede wszystkim karmy komercyjne, różnego rodzaju przysmaki, kwiatostany, suszone warzywa, korzenie oraz owoce. Model naturalny u szynszyli oznaczałby atawistyczne podejście, serwowanie tym zwierzakom przede wszystkim wysokiej jakości siana z ewentualnym dodatkiem różnego rodzaju suszonych ziół. Powoli kończymy nasze spotkanie. Wiem, że niektóre tematy zostały poruszone bardzo powierzchownie, innych poruszyć się nie udało, nie było na to czasu. Zależało mi przede wszystkim, żeby wyjaśnić kilka krążących w przestrzeni mitów dotyczących żywienia, obnażyć niejako wady bardzo polecanego wszemi wobec systemu sztucznego i zaprezentować system naturalny, który zaczyna zdobywać coraz większą popularność. Póki co na zachodzie, za granicą, w Polsce trochę słabiej, ale też liczę na to, że ta tendencja będzie się powoli odwracać. Do poruszenia zostało bardzo wiele, głównie takich praktycznych aspektów związanych z dietą i chorobą stomatologiczną, czyli
kwestiami, na których znam się najlepiej i którymi interesuję się już od dawna. Jak powiedziałem, nie było możliwe, aby to wszystko przedstawić tutaj, dlatego pozwalam sobie na drobną reklamę. To jest adres mojej strony internetowej. Ta strona jest i będzie rozwijana, więc zapraszam Was tam. Pierwszym celem jest to, ażeby pokazać i opisać wypisane tutaj problemy praktyczne w podejściu do dietetyki i stomatologii królików i gryzoni. I to by było na dzisiaj tyle. Kończymy. Dziękuję Wam bardzo za cierpliwość, że wytrwaliście do końca tego webinaru. Mam nadzieję, że udało mi się wstrząsnąć przynajmniej kilkoma skostniałymi schematami i przekazać wiedzę dotyczącą choroby stomatologicznej oraz pewnych aspektów żywienia w sposób prosty i przystępny i zrozumiały. Pozdrawiam Was ciepło z Gdańska. Nazywam się Jakub Kliszcz i do zobaczenia przy kolejnych okazjach.